Od ponad 40 lat mieszkam w Słupsku i gdybym na tym zakończył, byłaby to najprostsza i najkrótsza opowieść autobiograficzna. Pozostałyby pytania, a wcześniej gdzie i dlaczego teraz w Słupsku? Moje pierwsze zdjęcie zrobiłem w 1953 roku nad rzeką Klukówka. Jak się film skończył, to przywinąłem i wyciągnąłem z tej kasety zobaczyć, co wyszło mi. Nic nie było widać, tylko film taki był zielony. Jasiu był znany z tego, że widział więcej niż przeciętny dziennikarz. Po co on ma do mnie przyjeżdżać? Przecież ja potrafię robić zdjęcia. I dotychczas tak było, że robiłem i teksty, i zdjęcia. Szymerski wstał, ja nieraz krzyczałem przy drzwiach. Pan Janek był jednym z nauczycieli zawodu dla mnie. Będąc nieopierzonym dziennikarzem, często jeździłem z nim w teren. A pan Janek krzyczy, zatrzymaj się! Jeden obraz. Wart jest tyle, co 1000 słów. Za jedno zdjęcie 100 złotych. Pan Janek przyjechał bardzo taki podminowany, zaintrygowany tym. Pytałem się, panie Janku, co się stało? I dowiedziałem się, że zobaczył, jak pracuje amerykański fotoreporter. Siłą Janka fotografii jest niezmierna uczciwość. I zrobiłem zdjęcie i tam zauważył ktoś na portierni i zaraz mnie zwinieli. Pan Janek Maziejuk jest szpiegiem. Przebijało się jego nazwisko Foto Jan Maziejuk, Foto Jan Maziejuk i zdjęcia były dobre. Pewnego razu w redakcji dostaliśmy informację, że na plaży są jakieś niewybuchy. Dziewczyny porozbierały się, byliśmy nad morzem w wózce, porozbierałyśmy ich, fotografowali, nawet niektóre do wody wpadały. Trochę to było niebezpieczne. I jakie zdjęcia były tam, no. Był przeszczęśliwy. Zobaczyć pana Jana w takiej sytuacji to było miód na serce. Poszedłem i spaliłem po prostu te zdjęcia. I później żałowałem, jak one były mi potrzebne, te zdjęcia. Pan Janek ma nieprawdopodobne oko. Potrafi idealnie uchwycić moment, złapać taki moment. Podnosi ręce do góry, tak jakby pan Janek powiedział, hände hoch. Te przygody pana Janka pokazywały, jakim jest człowiekiem. Ma fenomenalne oko do fotografii, potrafi złapać doskonałe momenty i rewelacyjnie nawiązuje kontakt z ludźmi. W taki sposób Jasiu fotografował. Nie. A Jasiu fotografował wszystko dynamicznie, przekazywał przekaz, jakieś treści pokazywał. Czasami jak oglądam jego fotografię, słyszę dźwięk. No lubiłem tę robotę, po prostu lubiłem fotoreporterkę, lubiłem.